Wspominaliśmy o tym, że mhm. dziś kalorii nie liczymy, no ale oczywiście nikt z tą pączkowo-faworkową oponką nie będzie chciał zostać. Jest na to doskonały sposób, czyli wysiłek fizyczny skakanka. Skakanka, skakanka. Obiecaliśmy, że policzymy. No to tak pi razy oko i razy drzwi. 300-400 kalorii w trakcie pół godziny, czyli taki jeden pączek. No to kondycję Ech. trzeba mieć. Ale to dobrze, to teraz żeby już była pełna jasność. Nie o pączki chodzi, nie o kalorie chodzi i nie o faworki chodzi. Chodzi, chodzi o coś... Nawet o skakankę nie tak do końca. I tak. o skakankę też nie chodzi. Chodzi o coś naprawdę o wiele ważniejszego. Mateusz Damięcki w naszym studiu. Dzień dobry. No bardzo mi miło. Ze skakankami oczywiście. Czy ty już dzisiaj masz trening skakankowy za sobą, czy ja, pączkowy? Ja codziennie mam trening skakankowy. Na razie przede mną to wszystko, ponieważ dzień się dopiero zaczął, ale pączków jeszcze nie zjadłem. Oprócz tego, o czym zaraz będziemy rozmawiać, jest jeszcze jeden świetny pomysł. Kacpi Boruta, bo dzisiaj również o nim będziemy w zasadzie przede wszystkim rozmawiać i mówić. Gwarantuje jedną rzecz, że jeżeli na jego zbiórkę wpłacimy dzisiaj odpowiednią ilość pieniędzy, równowartość tych pączków, które zjedliśmy, to te pączki. W ogóle nie będą miały kalorii. W ogóle się nie odkładają. To jest niesamowita historia, to i naprawdę polecam gwarancja. to dzisiaj szczególnie Państwu, którzy Bez oporów, na mają naprawdę... ochotę, y, y, do, al, no, ale trzeba równowartość tych pączków wpłacić również na jego konto. I wtedy Kacper daje taką gwarancję. Myślę, że możemy mu wierzyć. Może nas to skusić zdecydowanie. Tak zwane podwójne rozgrzeszenie. <noise> ja myślę, że w moim przypadku będzie to poszustne rozgrzeszenie, ponieważ zamierzam dzisiaj y, zjeść sześć pączków. Sześć pączków, czyli jesteś team pączy. Nie team faworki. Ja jestem zdecydowanie Tim Pączek. No Dobrze, z przegrałem z Kretesem. Wojennego. Trudno, tak czasami bywa. Tak, nie można mieć w życiu wszystkiego, No właśnie. Dobrze, Skakanka. No teraz, no teraz tak, no teraz główny bohater naszej mhm. rozmowy. Główny bohater. I, go. I Kacpi, kim jest Kacpi? E, Kacpi Boruta jest chłopcem, który ma 17 miesięcy e, i został mu zaledwie 6-7 miesięcy do tego, żeby otrzymać najdroższy lek na świecie. Lek kosztuje 9 milionów złotych, można go podać w Stanach Zjednoczonych za pomocą jednej kroplówki. Jest tak drogi właśnie dlatego, że nie trzeba go podawać do końca życia wielokrotnie, tylko załatwia sprawę raz na zawsze. Kacper choruje na SMA2, zanik mięśni rdzeniowych. Ta choroba powoduje, że dziecko, które do pewnego momentu dobrze się rozwija, w pewnym momencie ten jego rozwój, jego mięśni zostaje zatrzymany i dziecko zaczyna tak naprawdę się uwsteczniać. Jeżeli lek nie zostanie podany do odpowiedniego roku, w tym wypadku producent leku wymaga, aby ta górna granica to były dwa lata. Niestety trzeba patrzeć, jak dziecko traci siły, jak jego mięśnie tracą siły i to nie te mięśnie, to nie chodzi o biceps, nie chodzi o, 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 o czwórkę, trójkę. Niestety nie. Chodzi o to, że mm, zanikają wszystkie mięśnie, również mięśnie przepony oraz mięsień sercowy. Choroba nieleczona prowadzi do, do, śmierci. do śmierci. Także jest nadzieja, jest wielka radość, ponieważ ten lek istnieje i ten lek. Z tego, co mówią badania, rzeczywiście załatwia sprawę. No, z tym, że kosztuje 9 milionów złotych. I tutaj nie chodzi o to, żeby chwycić się za ręce i powiedzieć, tak, tak, Kacpi, dasz radę. Chodzi o to, żeby, no, żeby zadać sobie pytanie z rana, może nawet dzisiaj, co jest najważniejsze w, w życiu. A w życiu najważniejsze jest życie, po to, żeby żyć. Po Myślę sobie, że rzeczywiście 9 milionów to jest, to, dla każdego z nas to są gigantyczne pieniądze, ale jeżeli tak. wszystkich razem to już. To właśnie to. Jakoś może to, to ogarniemy. Nie, jest nie do przebicia. Nek Herkules kontra Plures, jak to chyba było mówione, i Herkules, m -m, kiedy ludzi kupa, tak się mówiło. Właśnie. Chodzi o to, że tym Herkulesem w tym przypadku jest, jest ta zła choroba. Chodzi o to, żeby zebrać się w, w, w tak zwaną przysłowiową kupę i pomóc Perkowi. Ja postanowiłem pomóc w dość prosty sposób. No, no właśnie, teraz Byłem w ciągu, że się tak wyrażę, skakanki. treningów przygotowując się do nowego filmu, musiałem bardzo dużo spalić kalorii. Ważyłem w pewnym momencie 71 kg, w momencie kiedy w tej chwili ważę już 82 i to jest moja normalna waga. I skakanka bardzo mi w tym pomogła. I nagle zdałem sobie sprawę, że można byłoby to przekuć w coś bardziej, e, bardziej nie wiem, przydatnego dla kogo innego. E, poznałem Kacperka poprzez moją e, znajomą i postanowiłem, że za każdą złotówkę, którą ktoś wpłaci na konto Kacperka e, na portalu siepomaga.pl założyłem taką e, skarbonkę dodatkową, łamane na skakanka. Siepomaga.pl, łamane na skakanka. I tam za każdą złotówkę e, skacze jeden skok.

Mam w tej chwili 62 tysiące złotych dzisiaj rano, jak sprawdzałem, więc wyskakałem już ponad 50 tysięcy skoków. Dzie dycha jeszcze zostaje przede mną, ponieważ mam premierę w teatrze i musiałem się trochę na tym skupić. Aha. Więc Te... takie mocne skakanie sobie odpuściłem, ale obiecuję, że od Proszę, poniedziałku skaczę. 9 milionów złotych oznacza 9 milionów skoków, tak? 9 milionów skoków. Oczywiście nie skaczę to... tylko i wyłącznie ja. Właśnie adla. to chciałam A, to zapytać, to jakaś... Czy... Bo... Trzeba żagasioł... być trochę, trochę niebezpieczny, że... grozi, jeżeli chodzi tak? o zdrowie, tak? Nie, wiesz co... No, Wystawy mam w dobrej, w dobrej jakości, ale rzeczywiście w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że sam, sam tego nie uniosę, mm -hmm. więc postanowiłem zarazić tym skakaniem innych ludzi. I lu ludzie posłuchajcie, to jest przyjemne z pożytecznym. Chcecie stracić trochę kilogramów, chcecie się pozbyć. Trochę stąd, trochę stąd. W, w, wpadajcie na skakankę. Moja skakanka, zobaczcie, czyni cuda. Ona się tak kręci. Chciałam zapytać system... właśnie też o, o, o tak powiedzmy, tę technikę. Systemie. Czy to taka skakanka jest To jest, jest skakanka profesjonalna. Spójrz, zobacz, co się dzieje. Można, o, przepraszam bardzo, tu robisz coś takiego. Odłączasz te, to, to, tę końcóweczkę, pod, podłączasz je do innej żyłki. E, żyłki mają różną grubość, różną e, ciężkość. Dzięki temu... E, Możemy spalać więcej lub mniej kalorii. Nie zgodzę się do końca z tymi obliczeniami. Efektywne skakanie spala około 1000 kalorii w ciągu godziny skakania. Zdecydowanie bardziej mi się podoba. A nie 300, lecz pół godziny. Dlatego namawiam wszystkich do skakania. Założyliśmy Hop Hop Challenge. Hashtag Hop Hop Challenge. To jest taka akcja. Oddolna nasza społeczna, którą wymyśliliśmy wraz z, z przyjaciółmi z, z grupy skakankowej, którą założyłem, zakładam grupę skakankową. Myślę sobie, a założę ją na portalu społecznościowym, może 300-200 osób się dołączy. W tej chwili jest 1700 osób na tej grupie i wszyscy skaczą codziennie. To pokazuje, że rzeczywiście jest w nas ta siła. Hop, hop, challenge, tylko pamiętajmy o jednym. Skaczmy. Ale wpłacajmy również Też pieniądze. I obiecuję jeszcze jedno: W momencie, kiedy zbierzemy pieniądze na Kacpa, Kacpra, Hop Hop Challenge przeniesie się na wszystkie inne dzieci chore na SMA. Dobrze, to ja teraz być może to nie zabrzmi do końca poważnie w świetle tego, o czym rozmawiamy, ale czy jeżeli ktoś będzie chciał się dołączyć, a no, nie jest nazbyt usportowiony, to czy takie koślawe skakanie też się liczy? E, słuchaj, e, skaczymy na skakance, no, 80% tak robi. Ale jeżeli nie mamy skakanki, możemy spokojnie skakać przez e, pasek od szlafroka albo ewentualnie na wirtualnej skakance. O Wirtualna skakanka polega na tym, że zobacz, rozkładamy ręce tak jedną z jednej strony, drugą z drugiej strony. Wstajemy i robimy tak. Proszę Państwa, nieważne jakby jak jest osiągnąć podobny, rzędne, efekt. Tak? tak? Tak. Kacper tego potrzebuje. Potrzebują tego też wszystkie inne dzieci, które czekają na najdroższy lek na świecie. W tej chwili w Polsce zarejestrowanych jest wiele osób chorych na SMA. No. Będzie na kogo skakać. Na pewno będzie dla kogo skakać. Również robimy to po to, słuchajcie, żeby opowiedzieć o SMA ludziom, żeby ludzie zaczęli zastanawiać się, czym jest ta choroba. Ona jest rzadką chorobą, więc tak naprawdę jest cho chorobą tak zwaną niepopularną, to znaczy niewiele wiemy o niej. Dzięki tej akcji, dzięki Kacperkowi dowiadujemy się, jakie są objawy tej choroby, jak można zdiagnozować tę chorobę, jak podpowiedzieć lekarzowi, który być może na to nie wpadnie. Oczywiście mm, doktor Google i y, internet y, nie są tutaj najlepszym rozwiązaniem, dlatego szukając materiałów o Kacpii możemy się natknąć na wiele wywiadów z lekarzami, profesjonalistami, którzy wiedzą dużo na ten temat. I co ważne, robimy to również po to, żeby być może kiedyś wskazać, że ten lek nie powinien być aż tak, aż drogi, tak drogi, że może właśnie. trzeba pomóc tym, tym rodzicom. Prośba na koniec: wszystkie niezbędne adresy, pod którymi można szukać informacji o o Kacperku i również informacji dotyczących samego skakania. Y Powiem tak, yy, warto wejść, wejść na siepomaga.pl, Kacpi, yy, Kacperek został przyzwany Kacpi, żeby było łatwiej zapamiętać, Kacpi kreska Boruta, tam yy, pod jego historią, pod jego zbiórką jest cała historia dotycząca zarówno choroby, jak i tego, jak rodzice przez tę chorobę przechodzą. Tam również możemy na się pomaga zajrzeć do innych dzieciaków chorych na tę chorobę. Stoją w kolejce, pamiętajmy, dwa lata. Dwa lata to jest, ta granicz, to jest ten graniczny moment, kiedy lek może zostać podany, dlatego musimy się śpieszyć. Jeżeli chodzi o skakanie, to moje Facebooki, moje instagramy. Zapraszam również na skakankę z damińskim. To jest, to jest taki Drodzy Państwo taka grupa skakan. Wiemy wszystko, skakankę. wiemy dlaczego, wiemy jak. To teraz pozostaje nam tylko jedno, przetrząsamy strychy, walizki, szafy, szukamy Róki, tych paski, zagubionych przedmiotów skakanek. Albo lokalnie i skaczemy. Mateusz Damiński dziesięć. Znaczy, najpierw wiemy pączka dopiero później. A. Oczymy, żeby to miało I sens. Płacamy. A, I płacamy I wpłacamy. Dziękujemy Ci pięknie. Dziękuję to bardzo.